Modlitwa o nawrócenie. Izajasz, rozdział 9, werset 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny. Panie Boże, oświeć Duchem Świętym braci będących w błędzie. Uważają oni, że 144 tysiące, to tak zwane pierwsze owce, wyniesione będą do rządu pomocniczego Jahwe w niebie, a reszta ludzi to drugie owce wiecznie mieszkające na ziemi. Pan Jezus, przychodząc po raz drugi, zabierze świętych na 1000 lat do nieba, gdzie będą wielbić Boga, przygotowywać się do sądu bezbożnych. Bezbożni zaś będą w grobach, szatan będzie na ziemi spętany łańcuchem niemocy zwodzenia. Po 1000 latach Pan Bóg ześle świętych w Nowej Jerozolimie na ziemię. Bezbożni zmartwychwstanią, odbędzie się sąd Boży nad nimi, spadnie ogień z nieba i pochłonie szatania i bezbożnych. To będzie jezioro ogniste, tak zwana druga śmierć, całkowite unicestwienie. Proszę Cię, Panie Boże, żeby bracia zrozumieli, że Pan Bóg jest trójjedyny, jest wszechmogącym, wszechwiedzącym, wszechobecnym, niezmiennym, jest doskonałym, miłosiernym, dobrym, jest mądrością i nie jest człowiekiem. Jest łaskawym, nieskorym do gniewu, jest sprawiedliwym. Proszę Cię, Panie Boże, żeby nasi bracia rozumieli Pana Boga tak, jak Go przedstawia Biblia, by nie uwłaczali Panu Jezusowi i Duchowi Świętemu, traktując Pana Jezusa tylko jako człowieka, a Ducha Świętego jako moc, co jest niezgodne z objawieniem Biblii. Przepraszamy Cię, Panie Boże, za braci, którzy uwłaczają Twojej czci, błędnie pojmując Ciebie, Boże. Amen. Psalm 83, werset 19. Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, jesteś najwyższym ponad całym światem. Panie Boże, oświeć Duchem Świętych błądzących braci. Na równi z Biblią korzystają oni z Księgi Mormona, perły wielkiej wartości i z nauki i przymierza. Przebacz, Panie, że bracia Ciebie deprecjonują do roli człowieka doskonałego. Oświeć ich, Boże, żeby należycie Cię wywyższyli, gdyż nie jesteś człowiekiem. Uważają, że po śmierci człowiek idzie do świata duchów, gdzie ulega poprawie, co jest sprzeczne z Biblią mówiącą, że po śmierci wszystkie myśli zanikają. Twierdzą błędnie, że przed urodzeniem człowiek żył w niebie w postaci duchów. Biblia zaś twierdzi, że tylko Bóg jest nieśmiertelny, człowiek zaś ma początek. Proszę Cię, Boże, żeby wśród tych braci Bóg był wywyższony ponad swe stworzenie, żeby Pismo Święte miało największy autorytet ze wszystkich ich pism. Spraw, aby prawo Boże przestrzegali w całości, włącznie ze święceniem soboty. Oświeć, Panie, tych braci, tym bardziej, że są ludźmi szczerze modlącymi się. Amen. A Mateusza, rozdział 24, werset 5. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Panie Boże, wyrwij z kościoła Muna wszystkich ludzi. Mun, obywatel Korei, uważa się za Pana Jezusa Chrystusa, za Mesjasza, który rzekomo powtórnie przyszedł na ziemię, który rzekomo odkupuje świat przed założenie własnej rodziny. Odrzuca on ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, ofiarę podstawę zbawienia, zespala wszystkie religie świata, pisząc trzecią część Pisma Świętego. Nabór prowadzi wśród inteligencji i studentów, chcąc stworzyć rząd światowy. Głosi wzajemną miłość, modli się do Boga Ojca przez Muna. Mun jest fałszywym Mesjaszem, jeszcze jednym znakiem przyjścia Pana Jezusa, przepowiedzianym w Biblii w Mateuszu w rozdziale 24, werset 5. Proszę Cię, Boże, oświęć wszystkich należących do kościoła Muna i spraw, by odpuścili go, włączając się do kościoła Bożego. Amen. Dziękuję.